Hej siemaneczko, witam bardzo serdecznie, dzisiaj mamy taki malutki unboxing, unpacking. Otwieramy sobie po prostu paczuszkę, która jakiś czas temu była do mnie nadana, ale niestety się troszeczkę spóźniła, więc no, mam nadzieję, że tam y, pewne elementy, które się znajdują w tej paczce będą całe i zdrowe, więc sobie tutaj już oczywiście otwieramy. Mam tu taki zarąbisty nożyk do tapet, oczywiście tutaj sobie wszystko poprzecinamy, także sobie to wszystko posprawdzać, co dalej to trzyma? Trzeba będzie chyba mocniej tu nacisnąć coś. A kurczę, nie mam, bo mi się widzicie. Zepsuł mi się ten nożyk, mi się połamał i muszę samym tym oszczem to robić. Trzeba uważać, żeby się nie przeciąć. Ale spoko, damy sobie radę chwilę. I ciach! Poszło. I teraz tu na hama I ciach! Dobra. Jeszcze raz poprawię. O, i powinno teraz być. Otwieramy sobie. Świetnie, no i co tam mamy w środku? W środku widać, że mamy trochę folii bąbelkowej i jakieś tam papiery i widać jakieś zawiniątka w tą folię bąbelkową, więc sobie to otwieramy. Wszystko tak dobra, wygląda na to, że wszystko pudełko idzie w takim razie out. A my sobie tutaj będziemy zobaczymy, co tam jest w środku. Ciekawego, teraz. Ok, mamy naszą folię. Rozwijamy w takim bądź razie i mamy jedno pudełeczko oraz mamy drugie pudełeczko specjalnie dla ingi. Karaczany madagaskarskie. Jedne z większych karaczanów, ponieważ mogą mieć nawet do 9 cm. Co ciekawe. Nazywane te karaczany są również karaczami, karaczanami syczącymi, ze względu na to, że w momencie, kiedy się dotknie takiego karaczana, to on wydaje taki syk po prostu z siebie, który może nawet, e, przeczytałem kiedyś coś takiego, dochodzić do 90 decybeli, czyli dosyć głośno. A jeżeli chcecie wiedzieć dokładnie, jak brzmi mniej więcej ten dźwięk, to na pewno zrobię Wam jeszcze taki kolejny filmik, w którym Wam zaprezentuję, w jaki sposób on syczy, ale jeżeli oglądaliście na przykład e, Fast and Furious i słyszeliście, jak chodzi hydrauliczne zawieszenie w tych samochodach, w tych rolajderach i tak dalej. Jest takie psst. To właśnie tak samo taki sam dźwięk właśnie wydaje ten no to tutaj karaczan. E, jest dosyć konkretny. Spójrzcie, to jest moja ręka to jest karaczan, nie? Nie widać jego głowy, bo on ma głowę od spodu. Widać jego czułki. Nogogłaszczki? Nie, to nie są chyba nogogłaszczki. A jeszcze więcej sobie o nim tak naprawdę przeczytam. I żeby Wam zrobić jakieś takie fajne informacje, właśnie o tym, bo są ludzie, którzy hodują takie karaczany. Są ludzie, którzy nawet są w stanie jeść takie karaczany. A generalnie to karaczany żyją na, ma na Madagaskarze i zazwyczaj wcinają je lemury. Czyli nasz ukochany król Julian lubi sobie coś tutaj zjeść. No i jest wszystko, co coś, cycoś, coś E, mankament tego karaczana jest taki, jak Wam chwilę temu wspominałem, karaczany te niestety ale chodzą po płaskich powierzchniach, czyli chodzą po szkle, po plastiku, więc trzeba zabezpieczyć opakowanie jakąś wazeliną do obkoła, albo trzeba po prostu się postarać e, w jakiś sposób zabezpieczyć od góry to pudełko, żeby nam nie wyszły, bo w przypadku dużych, no to jeszcze dużego raczej byśmy dosyć szybko złapali, a takie malutkie to raczej wątpię. Ja tutaj mam takie typowo przejściowe pudełeczko, do których ich sobie tutaj wszystko powrzucam, także trochę marchewki idzie do środka, marchewka się przyda, dobra mamy trochę marchewki, mamy otręby albo płatki owsiane, jak zwał tak zwał, jedni mówią tak, drudzy mówią inaczej, teraz cała malizna pójdzie. Widzimy w przypadku właśnie tego karaczana, jeszcze taka kolejna ciekawostka, małe praktycznie mają taką samą formę jak dorosłe, tylko że są mniejsze. Mam no tutaj na myśli wygląd, bo niejednokrotnie u, u owadów zdarza się coś takiego, że młode to najpierw mamy jakąś glizdę, potem mamy jakąś tam chyba poczwarkę, z tej poczwarki robi nam się jeszcze coś innego, jeszcze coś innego i... I dopiero wtedy nam wychodzi na przykład jakiś taki stworek, nie? W przypadku na przykład tak jest mącznika. Mącznik jest na początku postacią larwalną, ale potem jest normalnie żuczkiem. Więc tak to wygląda, więc przełożymy wszystkie kurcze, ale powiem wam, są naprawdę potężne. Są mega wielkie, mega ogromne. I jak na razie mają swój nowy domek. Troszeczkę mało miejsca będą miały, ale muszę wymyśleć jak najszybciej, no bo tak naprawdę moja gama brodata raczej nie zje tych karaczanów. W przypadku tych małych, no to chcę je podać jako karmówkę dla, dla Gekona tutaj czyczaka. bo mam Gekona czyczaka, które chodzą, po, one chodzą po szybach, to automatycznie myślę, że Gekon Chichak może sobie troszeczkę za nimi polatać, także myślę, że się przyda. No a teraz tu widzicie, o, proszę, patrzy się jak Spitala, na dół, Się go ciepnąć. Ale tak, to jest ok. Także słuchajcie, to tyle jeżeli chodzi o taki filmik. Może zrobię później ciekawostki o tym gatunku. Także widzimy się na następnych filmikach. Pozdrawiam serdecznie. Pamiętajcie o łapce, udostępnieniu i o komentarzu. Pozdrawiam. Pa.